Cześć, witam się z Wami w moim podsumowaniu kolejnego odcinka Marvel's Agents of Shield. Muszę powiedzieć, że to był mój chyba ulubiony odcinek w tym sezonie. Wreszcie dostałem to, na co liczyłem pod wieloma względami, czyli jakieś zagłębienie się w mitologię, jakieś fajne połączenie wątków, i naprawdę dało mi to ogromną satysfakcję. Dalej uważam, że wątek klasza jest trochę skopany i nie podoba mi się pomysł, że moc Andrew polega na tym, że zmienia się best w bestię, która przejmuje nad nim kontrolę. Zbyt halkowe, a przy okazji takie trochę niedorzeczne, jeśli chodzi o danie tej mocy. Także lasz został skupany, ale na szczęście on jest teraz odsunięty na bok. Będzie się pojawiał raczej w tle, i motyw ten, który widzieliście, zostanie pewnie wysłany na tą inną planetę. Może będą chcieli z niego zrobić na przykład w końcu akolitę istoty, która tam żyje, i zrobić pełnoprawnego lasza, który wybiera tych, którzy są godni, ale o tym jeszcze zaraz powiem. Kolejna sprawa w tym odcinku naprawdę. Byłem zachwycony rozwojem Wątkuarda, który jak może, jeżeli śledzicie moje podsumowania poprzednich odcinków. Bardzo mnie znudził. Uważałem, że jest naprawdę ciągnie się jak flaki, po prostu, ale wreszcie postanowiono coś z nim zrobić i zaplątano go w tą całą intrygę. Jakoś go wrzucili w sam środek całego motywu z tą obcą planetą. To zostało fajnie zakręcone i Ward ma wreszcie znowu swoje miejsce. Aczkolwiek uważam, że powinien albo zginąć, albo zostać wsadzony do jakiejś bardzo ciemnej dziury na końcu tego sezonu. Pomimo tego, że, jak, jak mówiłem, dużo bardziej przypadł mi do gustu od kiedy. Mm, Stał się złoczyńcą, właściwie psychopatą, można powiedzieć. Znaczy Został pokazany jego prawdziwe oblicze. O tyle uważam, że jednak jego czas się kończy, że tak powiem. Jeżeli on będzie ciągnął się jako gość, który tam non-stop skacze. W sensie teraz to jeszcze się nieźle splotło ze wszystkim, ale po prostu gościu, który będzie, jeżeli w kolejny sezon będą chcieli ciągnąć na zasadzie „ward, nie, znowu sknociłem, dorwę was następnym razem, shield, nie, uciekam. I. Cały sezon oparty na, na, na tym, będzie to już po prostu naprawdę nudne, już to było teraz, ale uważam, że, że tu mógłby mieć jakąś naprawdę dobrą, finałową e, scenę. Ktoś go mógłby naprawdę tutaj uwalić, wreszcie May mogłaby go zabić, bo wiemy, że między nimi jest konkretny konflikt, lub mógłby zostać wsadzony w ciemne miejsce i przez cały następny sezon się powiedzmy nie pojawić, albo dopiero gdzieś pod sam koniec z niego wyjść, co, co dałoby jak, jakiś niezły efekt. Natomiast póki co ok, kupuję to, że jeszcze na ten sezon UART będzie miał jakąś tam swoją użyteczność, że tak powiem, fabularną. No i tutaj moje, kolej przechodzę do mojego takiego przewidywania z poprzedniego tygodnia, które się sprawdziło. Czyli to, że Rosalind tak naprawdę nie wiedziała, w czym siedzi. To znaczy, było te podejrzenia, że po tym, kiedy rozmawia z Gideonem Malikiem w poprzednim odcinku na sam koniec, to ona chce Coulsona tam sprzedać. Ja powiedziałem wtedy, że nie wydaje mi się, żeby ona dokładnie wiedziała, co się tutaj dzieje, że ona, owszem, raportuje do Gideona Malika, ale nie wie, że to Hydra itd., dalej. No i to, jak widać, się sprawdziło, co mnie cieszy, bo Rosalind to fajna postać i... Znowu to, co powiedziałem, że mam nadzieję, że, że Coulson może też gra ze swojego konta i jakoś nie jest taj gościem, który dał się uwieść i, i, i wykorzystać, że tak powiem. I oczywiście to też się sprawdziło w bardzo fajny sposób, kiedy Coulson przyczepił się do tego słówka Taiti i, i mu to zostało bardzo, bardzo ładny zabieg scenariuszowy. Także a, a absolutnie na plus. Wątek Fritzsa Simmons też nieźle pociągnięty. Z coraz fajniejszą postacią się staje został te jego emocje, które jakoś tam wyszły na zewnątrz, ale mimo to no, jest porządnym gościem i stara się robić co może. No i oczywiście. Najfajniejsza rzecz, jakby to, przez co przestaje narzekać w tej chwili w dużej mierze na Shield, bo to, to, co chciałem dostać, czyli ta mitologia, czyli pokazanie, że to ma ponad tysiąc lat, jakaś, jakaś czy więcej, jakaś fabularna ciągłość, kilka tysięcy lat. Mamy jakaś, jakąś tajemniczą istotę, pradawną, która, która w tym siedzi, to jest to, na co czekałem. Jeśli moje przewidywania, kim jest ten Inhuman, myślę, że to będzie ko kompletnie stworzona nowa postać na potrzeby serialu, ponieważ w samym komiksie nie było jako takich Inhuman. Był gość, który jest The Unspoken One, który pojawił się nie tak dawno temu, który był rywalem Black Bolta i tam chciał oświadczyć się Meduzie, kiedy go nie było i przejął na chwilę Atilan, to nie pierwszy raz. On miał moc wykorzystywania Terigenu, jakby czerpania z niego dodatkowej mocy, przekształcania go w najróżniejsze moce, które miał. Mógłby to być on, ale czy ja wiem? A druga opcja, no to nie wiem, czy wiecie... Kiedy teraz wiemy, że Beyonderzy to rasa, która tam rządzi, żyła sobie za i zabił ich dum. Natomiast w Secret Wars, tym pierwszym, z lat 80., kiedy pojawił się Beyonder, to przez chwilę według kanonu on był istotą, przynajmniej mówiło się, że on jest jednocześnie Inhuman, który jest również mutantem. I połączenie tych dwóch raz w jedno dało mu tak wielką potęgę, więc. Mogą spróbować zrobić, że to jest też Beyonder po prostu i wiecie, żyje Beyond Earth, czyli na innej planecie. Natomiast to są opcje, ale ja w to nie wierzę. Myślę, że oni zrobią oryginalną postać. Tym bardziej, że ja widzę tutaj pewne takie podobieństwa. Widzicie, starożytny... In, mu, inhuman, to znaczy tak, który urodził się dawno temu, być może w czasach starożytnego Egiptu, kto wie, który był tak potężny, że nawet obawiali się go inni Mu Inhumans, i on zasnął, to znaczy został wygrany na inną planetę. I zapewne jeszcze myśli, że inhumans powinni rządzić światem, jako że są silniejszymi i rządzić tymi słabszymi. Nie, no to mi się w ogóle nie kojarzy z jakąś taką inną postacią w Marvelu, która ma pewną inne znaczenie i niedługo będzie pewien film oparty na tej postaci. Myślę, że mogą tutaj mocno się inspirować właśnie, jakbyście nie wiedzieli, chodzi oczywiście o postać Apokalipsa, czyli Mutanta. Myślę, że mogą się mocno inspirować tym do lore'u Inhumans, jako że Mutantów nie posiadają i stworzą swojego własnego, który będzie miał jeźdźców Armageddon, Przepraszam, nie wiem. lasz będzie akolitą Armageddonu, a on będzie się nazywał Armageddon na przykład, albo coś takiego. No nie wiem, w każdym razie widzę tu trochę podobieństw do, do Apokalipsa. Z czym mnie to nie razi, absolutnie. Cieszę się, po raz kolejny mówię, że wchodzimy w jakąś mitologię, wchodzimy w jakieś starsze istnienia. Z Hydrą to jest z jednej strony fajny pomysł, że Hydra od początku się zmieniała cały czas w tetę. Ten znak się zmieniał i jakby ona, Hydra cały czas. Służyła dla tego tajemniczego Inhumana, ale z drugiej strony widzę pewną wadę tego wszystkiego, mianowicie trochę to jakby to powiedzieć, upłyciło hydrę w jeden sposób. Nie wydało jej to, to głębie, ale z drugiej strony, spodobało, że ona jest jakby taka. Wiecie. Hydra nigdy nie chodziło o jakiś taki jeden cel, że od lat kultywujemy jakąś starożytną istotę. Było ma, była masa generałów, która miała różne poglądy na to, czym jest Hydra, i e, wszyscy dążyli do jakiego, jakiejś dominacji ich poglądów nad, nad, nad światem, ale no to jednak zostało mocno tutaj uproszczone, aczkolwiek znowu to nie jest jakiś mój wielki zarzut. Cieszę się, że, że poszli w tą, tą starożytną istotę. Co znowu jest dowodem na to, że raczej owa planeta to już możemy w ogóle wyrzucić za okno, że to jest ego. A bardziej było powiedziane, że ta planeta mogła być kiedyś rajem, ale przybyła tutaj ta tajemnicza postać i ją spustoszyła. I tutaj zastanawiam się, czy na przykład nie wyjdzie tak, że na przykład Will jest tą postacią, a prawdziwy Will już dawno, prawda, się przekręcił. I on na przykład zostawił Simon przy życiu, żeby znaleźć ewentualne wyjście. Ciężko mi powiedzieć, chociaż ostatnia scena, kiedy on stoi w, i, i, i świt przyszedł na chwilę i on nie mógł popełnić samobójstwa, bo nie miał już kuli. Raczej wskazuje na to, że on nie jest. Yy, że, że on jest tym, kim, tym, za kogo się podaje, ale co, coś muszą tu zakombinować, bo wiecie, jak wróci dobry Will Astronauta, to to będzie po prostu nudne. Cieszy również w, wplecenie w Shield Lincolna, co daje pewną nadzieję na budowę w końcu tych Secret Warriors. Czyli mam już Daisy Lincolna, już nie pamiętam jak nazywał się bohater z pierwszego odcinka, który potrafi stapiać metal. To daje pewną nadzieję na to, że jednak ta drużyna Inhumans, super bohaterów, będzie się budowała. No i oczywiście fakt, że Hydra również buduje swoją ekipę Inhumans, też daje ciekawe możliwości. Mieliśmy już pierwszego azjatyckiego magneto, z którym walczyła Bobby Morse było trochę dziwne, że on od razu nie wyrwał jej tych metalowych jej tych pałeczek z rąk, ale mogę kupić to, że powiedzmy był jeszcze niedoświadczony, jeszcze nie rozwinął swojej mocy, wiecie, to nie był magneto to był gościu, który mógł delikatnie manipulować metal i powiedzmy nie więcej niż jedną rzecz, czy tam małe obiekty naraz można jakoś to kupić, że jeszcze nie był tak potężny jak powinien być przy okazji fajne odniesienie u Mockingbird do technologii którą posługiwał się Kapitan Ameryka w Age of Ultron, jak przyzywał swoją tarczę z powrotem magnetycznie, ona mogła to robić to samo ze swoimi tymi gigami, całkiem niezłe odniesienie. Co mi się z humorystycznych elementów odcinka bardzo podobało, kiedy Hunter zgrywał tego hakera i podszedł do komputera, a potem okazało się, że pisze pojedynczym palcem na klawiaturze. Co e, widać, że jak sam na końcu powiedział, nie jest zbyt dobry przy komputerach i nie ma w ogóle doświadczenia w szybkim nawet pisaniu. Co było to strasznie fajnym kontrastem, ale jakby oni zdali sobie z tego sprawę i zrobili z tego naprawdę niezły dowcip. Także jeszcze raz podsumowując, odcinek jest naprawdę dobry, naprawdę. Mm, Podkręcił, jakby, moje oczekiwania co do jakiejś większej mitologii. Mam nadzieję, że to, że na tym nie poprzestaną i pójdą jeszcze dalej, ale jakby już tutaj, to to daje mi naprawdę dobre nadzieje i, i jeszcze bardziej rozumieją. Jeszcze wejdą w to, skąd się wzięli Inhumans. Powiedzą coś o kry, no bo ten kościół jest starożytny, więc może coś nawet pamięta, kiedy jeszcze Kree ciągle przelatywali na Ziemię. Niech oni w to idą głębiej, a po prostu ja będę w siódmym niebie i. E, Będę naprawdę ten, ten, ten serial oceniał jeszcze lepiej, ale tak jak mówię, jest to dla mnie niesamowity skok jakościowy w porównaniu do tego, co działo się poprzednio. Na razie jedyny zarzut do tego serialu mam w, te, w tym momencie, że no, trochę spieprzyli, według mnie Lasza. Może go jeszcze poprawią, może jeszcze na końcu sezonu powiem, że z tej postaci coś wyrosło i jest satysfakcjonująca, ale nie licząc jego reszta, jak na razie najbardziej na plus, więc. No to wszystko, jestem odcinkiem zachwycony. Do następnego razu, cześć.